Prawie 800 osób straci pracę w województwie śląskim. W skali kraju ma to być łącznie ponad 4000 zlikwidowanych stanowisk pracy. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, kolejowa spółka PKP Cargo zajmująca się transportem towarów zdecydowała się na zwolnienia grupowe. Nie ma też porozumienia pomiędzy pracownikami a zarządem PKP Cargo. Dlatego dziś przed siedzibą PKP Cargo w Katowicach odbył się protest, na którym była Fatima Orlińska. Pracownicy PKP Cargo każdego szczebla, ale i reprezentujące ich związki zawodowe protestują, bo chcą głośno wyrazić sprzeciw wobec grupowym zwolnieniom, które zapowiedziała spółka. Jak dziś słyszymy, nie ma dialogu na linii pracownicy-zarząd, a tylko rozmowa i wspólnie wypracowane plany naprawcze mogą doprowadzić do zminimalizowania skali obecnie panującej w PKP Cargo sytuacji. To wiąże się z tym, że niektóre rodziny będą bez środków do życia, bo wiele jest rodzin takich, którzy są pracownicy nasi, są jedynymi żywicielami rodziny. I jeżeli zostaną zwolniony jedyny żywiciel, no to ci ludzie dzwonią do mnie jako do przewodniczącego, ratuj mnie, bo jeżeli mnie zwolnią, to ja sznurek wezmę i tylko powiesić się, bo ja nie utrzymam rodziny. W naszym zakładzie jest do zwolnienia 786 pracowników. Pracownicy dotychczas podejmowali próby rozmów i wypracowania kompromisów z zarządem spółki, jednak te zakończyły się fiaskiem. Ostatnia miała miejsce we wtorek. Ze strony pracowników była prośba o przedstawienie planu naprawczego dla spółki i wycofanie się z decyzji o zwolnieniach grupowych. Jak mówią pracownicy PKP Cargo, w odpowiedzi padają stwierdzenia, że zwolnienia to sposób na uzdrowienie sytuacji w spółce i zapewnienia jej stabilizacji finansowej. W całym cywilizowanym świecie najpierw doprowadza się do przedstawienia programu dywersyfikacji działań, programu naprawczego spółki. Strona społeczna to też nie idioci. Na pewno jesteśmy w stanie zacisnąć głęboko pasa, żeby tą firmę uratować. Natomiast po prostu takiego światełka w tunelu, że PKP Cargo rzeczywiście stanie mocno na nogi, po prostu nie ma. Problematyczna sytuacja w spółce zaczęła się, jak relacjonują dziś pracownicy, jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Miał on podczas pandemii COVID-19 zmusić zarząd PKP Cargo do tego, by zerwać umowy z ówczesnymi kontrahentami i przewozić węgiel, który przypływał na statkach. Zwolnienia dotyczą zarówno maszynistów, rewidentów taboru, jak i pracowników administracyjnych. Kilkudziesięciu z tych pierwszych już wkrótce przejdzie do kolei śląskich. Zarówno PKP Cargo, jak i nam zależy na tym, aby jak najwięcej pracowników, którzy są znakomitymi fachowcami, znalazło zatrudnienie. Także już dzisiaj mogę powiedzieć, że pierwsi maszyniści z PKP Cargo rozpoczną pracę w kolejach śląskich 1 sierpnia tego roku. Na pewno ta perspektywa 2026 roku, kiedy w kolejach śląskich pojawią się pierwsze z zamówionych nowych pociągów, jest też perspektywą, która będzie wymagała rozszerzenia tego zatrudnienia w spółce. Kontaktowaliśmy się dziś z biurem prasowym PKP Cargo, jednak do rozmowy z prezesem w żadnej formie mimo próśby nie doszło. Czytamy natomiast na stronie. Zadłużenie dynamicznie rosło, szczególnie po 2021 roku, do 5 miliardów 200 milionów złotych obecnie. Sanacja jest dziś jedyną szansą na uratowanie spółki. Pozytywna decyzja sądu i rozpoczęcie postępowania sanacyjnego daje nam szansę na uratowanie spółki PKP Cargo S.A. Pracownicy ze związkowcami na czele zapowiadają, że to dopiero początek protestów i niewykluczone, że ich rozmiar może eskalować.